Nowe koła i opony, nowa zębatka, włączone sprzęgło. Więc elo, welorowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to zmiany, jakie zaszły przed Ultra Lajkonikiem. Zmiany we mnie, bo schudłem aż 4 kg. Zmiany w rowerze, jaka taktyka była zastosowana, jakie było przewidywania i jak to się wszystko sprawdziło. Więc zanim zacznę, jeszcze tylko powiem, że dzisiaj się delikatnie zdziwiłem, bo portal, który zazwyczaj sprawdzam, ICM, nie działa. I rano się dzisiaj obudziłem, spojrzałem za okno, patrzę, ładnie słońce świeci. Na termometrze pokazuje już 20 stopni, tylko że w słońcu, no ale mówię, no nawet 20 w słońcu to i tak musi być ładnie. Ubrałem się na takie, no minimum 12 stopni, a przejechałem się kawałek i się okazało, że sigma pokazuje mi 0 stopni, czyli sigma trochę zaniża, więc jest 5 stopni w cieniu. Więc no, trochę się zdziwiłem, trochę mnie przepiździło, ale no miejmy nadzieję, że się nie przeziębia. Więc zacznijmy od początku. Start Ultra Lajkonik, 1 maja, majóweczka. Ja, że tak powiem, niestety pracuję w sklepie rowerowym i majówka to oczywiście zawsze okres taki, no, bardzo intensywny, jeżeli chodzi o rowerówkę. No i za dużo, wiadomo, wolnego się raczej nie dostanie, ale zostałem 2 maja wolne, stąd decyzja, że startuję w Lajkoniku, którego osobiście bardzo, bardzo lubię, bo są to naprawdę przepiękne tereny. I co? 30 kwietnia, wtorek, godzina 18, kończę pracę, zgarniam dzieci, zabieram rower, jadę do Rybnika, 350 km samochodem. Tam jestem około godziny 22, idę spać, rano wstaję, po 4, wsiadam w samochód, zgarniam szwagierkę i szwagra, jedziemy 220 km do Bartkowej Posadowej. Mała miejscowość w województwie małopolskim. Jak już się dojeżdża tam, no to już zaczyna się bardzo kręte drogi, już takie pagórki i sama miejscówka tam jest bardzo klimatyczna. O, chyba stanę sobie w słońcu, żeby się troszeczkę ogrzać. No i z tego, co mi się wydawało, że starty miały być od godziny 9. Ja na szczęście wstałem ciut wcześniej niż planowałem. Pojechałem trochę szybciej autostradą, oczywiście w granicach rozsądku. Dojeżdżam, godzina 8, wychodzę z auta, a tam pierwsi zawodnicy startują. Mówię, co jest? Przecież miałem mieć jeszcze godzinę. Jeszcze chciałem, na spokojnie chciałem sobie pogadać, pozbijać piąteczki, polatać dronem, może nawet jeszcze zrobić szybką drzemkę, napić się jerby i wystartować gdzieś o godzinie 9.30. Się okazuje, że starty były od godziny 8, więc co? Dobrze, że byłem chociaż przebrany, szybko odebrałem pakiet. W pakiecie była czapeczka, bidon, żel Sisa, smar do tyłka chyba, z tego co kojarzę, rabat 50 zł na centrum rowerowe i, co mnie bardzo zaskoczyło, darmowy voucher na 3 miesiące na komuta. I zamierzam z tego skorzystać, bardzo się zdziwiłem, że coś takiego jest. Dobra, pakiet odebrany, tracker uruchomiony, zbiłem piąteczkę tylko z organizatorami oraz z Krzyśkiem Akselem, który wystartował na RS-ie na najdłuższym dystansie, czyli 700 km i tam jest chyba 12 tysięcy metrów przewyższenia. Niestety mu się nie udało, zabrakło trochę sił, zabrakło doświadczenia. Mam nadzieję, że wziąłem odpowiednie wnioski i że w jakiejś niedalekiej przyszłości staniemy razem na starcie. Dobra, godzina 8.30, startuję z największym koniem teoretycznie, czyli z Tomaszem Niedźwieckim, który od samego początku zapadał naprawdę bardzo ostre tempo. Pierwszy podjazd jakby tam przetrzymałem, nie było jakichś tam większych problemów, chociaż no, było ciężko. Ale tam już w pewnym momencie popełniłem pierwszy błąd, bo był taki przesmyk, gdzie nie udało mi się go przejechać, tylko musiałem na chwilę zeskoczyć z roweru. On już odjechał, pojechał swoje, ja stwierdziłem, jadę swoje, nie ma co szarżować. Co będzie, to będzie. Trasa. No co, sami widzieliście, bardzo dużo górek, tam tylko jest jeden, można powiedzieć, taki płaski moment, czyli ścieżka Velodunajec, która też ma swój na pewno urok. Akurat tym razem było tak delikatnie z wiatrem, delikatnie boczny, jechało się tam dosyć szybko, bo ponad 3 dychy, więc spoko. Tam akurat napotkałem na przykład na Wiktora, którym też pojechałem kawałek. Wspominałem o kołach, że akurat jadę na nowym sprzęcie, no i może przejdźmy do nowego sprzętu. Bo co będę mówił o trasie? O trasie sami widzieliście, cały czas góra, dół, lewo, prawo, szuterki, asfalty,
Dla mnie trasa naprawdę bajeczna. Niektórzy coś tam narzekają, że jest za dużo asfaltu. No nie wiem, ja... Asfalt jest, są szutry, są też ciężkie momenty. Wszystkiego po trochu. Myślę, że trasa jest bardzo urozmaicona. I co mogę dodać? No, mi się bardzo, bardzo podobało. Piszcie w komentarzach, czy po obejrzeniu relacji też macie takie same odczucia. Mówię, dla mnie naprawdę trasa bardzo urozmaicona. Mi się sprawdził rower Esker 5, który w ogóle po raz pierwszy wystartowałem na zawodach. Dużo osób się pyta, dlaczego w ogóle wybrałem aluminiaka, a nie na przykład karbonowego Eskera 7. Esker 7 jest sprzedany, ma już nową właścicielkę, a stwierdziłem, że tutaj jeżeli chodzi o start w Lajkoniku, to musi być symboliczny, czyli też to musi być na pomarańczowym rowerze, tak jak było to rok temu. W tamtym roku była to Merida Silex czy też Silex, a w tym roku był Cross Esker 5 w pięknym pomarańczowym kolorze. I jak mi się on sprawdził? Sprawdził mi się ogólnie bardzo dobrze, nie mam na co narzekać na rowerze, czułem się bardzo pewnie, jeżeli chodzi o zjazdy. Na podjazdach też nie czułem jakiegoś tam dyskomfortu, że jest na przykład on za komfortowy i że trochę przód by mi miał podbijać. To oczywiście wszystko jest zasługa tutaj tego przodu, tego mostka, gdzie dałem tutaj 110 centymetrów ze standardowego mostka, który miał chyba tam 70 czy 80 mm, czyli ja sobie ten rower trochę wydłużyłem, dałem mostek na minusie, dałem tutaj kilka podkładek na górę, żeby było jak najbardziej agresywnie na tym rowerze. Wiem, może powiecie, że dziwne zmiany, po co kupowałem bardzo wygodny rower, jak go tak teraz uagresywniam, ale ostatnio też we mnie zaszły pewne zmiany, jeżeli chodzi o pozycję na rowerze i mi się wygodnie jeździ teraz na agresywnej pozycji. Co byłem na bikefittingu, to każdy bikefitter mówił o tych magicznych 10 cm różnicy między wysokością siodełka a kierownicy, że to powinna być maksymalna wartość. Mimo, że dawałem mostek na plusie, to jakichś większych różnic, jeżeli chodzi o moje plecy, nie widziałem. Zauważyłem, że jak dałem bardziej agresywnie, to na przykład mi się jeździ dużo wygodniej. Ale to jeszcze kwestia, bo tutaj ostatnio jeszcze jedną rzecz rozkminiam, która też coś we mnie poprawia i mam nadzieję, że już za niedługo będzie on dużo, dużo lepiej i będę mógł wystartować na dystansie, załóżmy, że 500 km. I tak, żeby przejechać to w miarę bez bólu. Koła i opony. Koła Vinci, nowy model GRV Race 40, czyli stożek 40 mm, nieco mniejszy od poprzednich, gdzie miałem 45. Dodatkowo super jakieś ultra lekkie szprychy, obręcze asymetryczne, czyli po prostu to jest tak, że jakbyśmy sobie spojrzeli, to chyba długości szprych z jednej i z drugiej strony są takie same, czyli nie ma takiej dysproporcji, że z jednej strony będzie trochę bardziej na płasko i będzie bardziej sztywnie, a z drugiej strony będzie to bardziej odgięte. Więc spoko, lekkie, 1220 gramów, fajnie się toczą wraz z tymi oponami. Opony, powiem szczerze, że jakoś nigdy nie jestem zwolennikiem Continentala. Jak wiecie, od dłuższego czasu jeździłem na Pirelkach, ale tutaj stwierdziłem, że Pirelki są troszeczkę toporne. Normalnie bym założył na to Wolfpacki, ale tutaj obręcze są w systemie hookless. No i jak wiecie, niby są kompatybilne, ale jakoś nie mam do tego przekonania. Więc zaufałem firmie, która już jest długo, długo na rynku i widziałem, że ostatnio ludzie chwalili, że teraz speedy są naprawdę takie szybkie. Nawet ktoś tam porównał ich do Wolfpacków i stwierdził, że są nawet ciut szybsze. Więc ja założyłem w rozmiarze 40, które się ułożyły na bardzo szerokiej obręczy na 38 mm, więc tutaj jest dosyć wąsko.
Mi to osobiście nie przeszkadza, ale jakbym wiedział, że tak się ułożą, to może nawet faktycznie wziąłbym i 45, które pewnie efektywnie były na 43 mm. Faktycznie opony szybkie, fajnie się kleją, póki co kapcia nie złapałem, więc na razie na nie narzekać nie mogę. Jedyne co mogę dodać, że to jest dosyć miękka guma, gdzie na początku za pierwszym razem napompowałem tył na 3 atmosfery, przód na 2,5. Po tygodniu czasu akurat na Lajkoniku sprawdziłem jakieś ciśnienie, ono akurat zeszło do o pół atmosfery mniej, więc przejechałem wyścig na przód na 2 i na tył na 2,5 i tak mniej więcej planowałem i jest dosyć szybko i dosyć miękko jednocześnie, więc spoko. Na razie, jeżeli pod tym względem narzekać nie mogę, jeszcze trochę pojeżdżę i mam nadzieję, że z czasem będę mógł powiedzieć Wam coś więcej. Co do kół, to jeszcze mogę dodać, że udało mi się ostatnio uzyskać kod rabatowy 25% na koła Vinci. Wystarczy wpisać kod, który to Wam się wyświetla pod spodem. Ewentualnie, jeżeli koła są w promocji, no to możecie uzyskać jeszcze dodatkowe 5% z tym kodem. Więc myślę, że spoko promocja. Na szybko przed wyścigiem zmieniałem zębatkę na Decasa z tego powodu, że miałem ostatnio duże problemy ze spadaniem łańcucha. Jak widać, doszło nawet do takiego momentu, że rower został porysowany, mimo że on został tutaj ładnie oklejony, to akurat spadł w takim miejscu, że no porysował się i będę musiał tutaj pewnie jakiś lakier do paznokci użyć, żeby to zlikwidować. I od razu Wam powiem to, co skrzeczało tak podczas relacji. Wydawało mi się, że to support, że tam może dostało się trochę kurzu, ale to się okazało, że właśnie to była ta zębatka. Ja tutaj nie smarowałem, ja po prostu odkręciłem te wszystkie śrubki, co tutaj były oryginalnie. Założyłem zębatkę, przykręciłem z powrotem i się okazało, że gdzieś tutaj na łączeniach kurde, komary są. I to skrzeczało. Powyżej 300 W, jak się kręciło w korby, to akurat tam wydawał się taki dźwięk. No ale trudno, jakoś się przyjechało. Łańcuch choć dziwo nie spadł. Pojechałem z włączonym sprzęgłem, mimo że włączone sprzęgło sprawia to, że klemko manetka działa dużo, dużo toporniej. To jednak jakby tam zaryzykowałem i pojechałem z tym, więc tutaj narzekać nie mogę. Jedynie mogę narzekać, że działanie, powiedzmy, z włączonym sprzęgłem, jeszcze z kasetą Garbaruka, no jest takie... No nie jest to idealne. Czasami trzeba mocniej trochę przytrzymać ręką, klamką, manetkę, żeby faktycznie sobie jakiś tam bieg wszedł czy coś takiego. No ale załóżmy, że jakoś to się tam sprawdziło. Pytaliście o torebeczkę. To jest torebka Bontragera mocowana na śrubeczki. O, tu jeszcze żele mi zostały zużyte, bo oczywiście nie wyrzucałem je byle gdzie, tylko po prostu chowałem sobie je z powrotem tutaj do tej torebeczki. Widzicie, 3 żele zużyłem. Więc o sprzęcie już wiecie, jeżeli byście mieli jakieś pytania, to oczywiście pytajcie. A jak już zobaczyliście żele, to może teraz pytanie, co jadłem, co piłem i jak mi się to sprawdziło, czy były jakieś kryzysy. Od samego rana szybka jakiś tam makaron z gulaszem. Przed samym startem zjadłem banana, więc po pierwszej godzinie zjadłem żela, później po drugiej godzinie zjadłem banana, później znowu żela. Przy czwartej godzinie to chyba była przerwa. Tym razem pojechałem bez plecaka. Planowałem przerwę na około 100 kilometrze. I tutaj mój chyba największy błąd teraz na tym wyścigu, że źle spojrzałem na mapie. Mi się coś w ogóle odwróciło. I z stacji, której szukałem, która wiedziałem, że będzie otwarta, była po prawej stronie, wyjeżdżając na główną drogę, a ja odbiłem w lewo, bo byłem pewien, że faktycznie odbijając jakieś, nie wiem, 500 metrów w lewo będzie stacja. To był mój błąd. Po pierwsze stacja była po prawej, a po drugiej tak po drodze był sklep, który był otwarty, więc on był na trasie, nawet nie trzeba było zjeżdżać z trasy, tylko był to był dosłownie na samym skręcie. Tam jakieś 3 minuty straty przez ten błąd, który i tak nie jakoś mocno by nie wpłynął na wynik. Jeżeli chodzi o kryzysy, no to pierwszy mój kryzys gdzieś tak po 5 godzinie, taki kryzys bardziej trochę żołądkowy i wiem, że około 5 godzina to jest taki moment, gdzie fajnie by było zjeść po prostu coś innego niż tylko żele i banany, czyli nie wiem, jakieś kabanosy, jakieś nie wiem panini albo coś w tym stylu, coś co by jakby tak trochę odmuliło żołądek.
Następnie kryzys taki, no już bardziej energetyczny, to około 7 godzina, gdzie już nie jechałem sam, jechałem z panem o nazwisku Szymański, a jego żona to była ta Kasia Niewiadoma, którą spotkałem po drodze, która wygrała w Open kobiet na tym dystansie, więc gratuluję. W ogóle gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział, niezależnie tego, czy dojechali na metę, czy nie. To same wyzwanie nawet na tym najkrótszym dystansie jest dosyć wymagające, a już nie mówiąc o dystansie 400 km, gdzie jest 8000 metrów przewyższenia i 700 km 12 tysięcy, więc naprawdę dla wszystkich wielki, ogromny szacun. Więc kryzys około 7 godziny, dobrze, że akurat nie jechałem sam i jakoś tam wzajemnie się wspieraliśmy. Gdzieś tam na zegarku dostałem powiadomienie, że chyba znowu jestem czwarty i jakoś tak, jak dostałem te powiadomienie, nagle jak siły troszeczkę wróciły, zacząłem jechać, no praktycznie prawie, że jak od samego początku, z nadzieją, że może coś tam się nadgoni i że może się wskoczy na te trzecie miejsce. O Jezus, jedzie jakiś... Kurwa, to zara na kurzy. Nie, dobra, to ja... Moment, zmienię miejscówkę, zara wracam. Dobra, miałem okazję, aby zrobić kolejny interwał, bo tak w ogóle dzisiaj jestem na treningu. Jakbyście może nie zauważyli. Kurczę, trochę wieje. Dobra, ja o czym ja to mówiłem? Drugi kryzys, około godziny 7. Dobrze, nie jechałem sam. Kryzys też miała Sigma, bo akurat jak jechaliśmy razem, to nagle zgubił się zasięg i gdyby nie kompan, to musiałbym stanąć, zapisać trasę, uruchomić ponownie Sigma i bym stracił kolejne minuty. A tak to co? Zrobiłem to podczas jazdy. Wiedziałem, gdzie mniej więcej jechać, więc okej. Jeżeli chodzi o Sigmę, albo zapomniałem wspomnieć, no to ogólnie z Sigmy byłem bardzo zadowolony, bardzo fajnie nawigowała. Nie miałem powodów do narzekania, gdyby nie ten jeden mały minus, myślę, nie taki mały. Pytanie, czy to akcja taka jednorazowa, czy będzie to powtarzać częściej. Myślę, że jeszcze z miesiąc czasu potestuję ten licznik i będę chciał jeszcze dać jeszcze taki ostateczny werdykt, jak to się sprawdziło w całości. Dojechałem do mety z bardzo podobnym czasem co w tamtym roku. W tamtym roku było to 9 godzin 12 minut, chyba w tym roku 9:14, czyli 2 minuty różnicy. 3 minuty straty teoretycznie na tym zjeździe, gdzie odbiłem z trasy. No parę minut oczywiście na postoju. Może gdyby nie ten postój, może gdybym pojechał z plecakiem, no to może bym złamał te 9 godzin. Co i tak by nie zmieniło miejsca i miejsce wstępnie wydawało mi się czwarte, tak samo jak w tamtym roku, ale w tamtym roku po głębszej analizie byłem ex aequo na drugim miejscu. W tym roku wydawało mi się, że jestem czwarty, a finalnie skończyłem na piątym miejscu, więc nawet jakbym złamał 9 godzin i by się udało skoczyć tam powiedzmy o jedno miejsce wyżej, to i tak byłbym czwarty. Wydawało mi się tak z tego powodu, że osoba na pierwszym miejscu miała kosmiczny czas, 8 godzin 14 minut i myślałem, że to po prostu jest jakiś błąd, że ta osoba gdzieś tam się zjechała po prostu wcześniej i do mety, bo miała jakiś tam defekt, czy po prostu już nie dawała rady, coś takiego i przez to miała jakiś tam czas zaliczony, ale nie, ta osoba po prostu tak mocno pojechała, więc szacun. Dla mnie dobrym wynikiem właśnie będzie w przyszłości kiedyś może złamać te 9 godzin, jeżeli faktycznie wystartuję jeszcze na tym dystansie. A przyznam szczerze, że korci mnie wystartować na nieco dłuższym, na tym 400 parę kilometrów, o ile jeszcze ten dystans się odbędzie, bo organizator zapowiada, że może wprowadzić jakieś drobne zmiany i że może będzie dystans nawet 1000 kilometrów. Zobaczymy. Nie zagłębiałem się bardzo mocno w cyferki tym razem. Po prostu jestem z siebie zadowolony z tego, jak mocno pojechałem i że dałem radę do samego końca, że były kryzysy, które oczywiście tam przełamałem i że jakoś się dojechało do tej mety. Patrzyłem tak na szybko dzisiaj z samego rana, no to wykręciłem tyle samo TSS-ów, czyli Training Stress Score, taki wyznacznik obciążenia treningowego. Wykręciłem 490, tyle samo było w tamtym roku. 490 to jest dosyć sporo, bo ja na przykład w tym tygodniu przez cały tydzień mam do wykręcenia łącznie 500 TSS-ów, więc to co wykręciłem w 9 godzin to na Lajkoniku, to ja to praktycznie robię przez cały tydzień. Patrzyłem tak szybko na strefy mocy i tu można by było tak
pomyśleć, że taki wyścig jest bardzo trudny i faktycznie jest trudny, jeżeli ktoś na przykład nie ma siły na podjazdach albo na przykład trochę waży. Ale patrząc na całokształt, no to miałem jakieś 3,5 godziny jazdy rekreacyjnej, czyli w pierwszej strefie, 2,5 godziny jazdy w drugiej strefie, czyli takiej tlenowej, z 1,5 godziny jazdy tempówki, z 1,5 godziny jazdy tak zwanej na tym czwartym biegu, więc niby jest ciężko, ale nie aż tak bardzo, jakby się wydawało. No. Wiadomo, trzeba zrobić jakiś mocniejszy wysiłek, żeby pojechać pod górę, ale później można jakby sobie trochę odpoczywać z górki, aczkolwiek podpoczywać to też kwestia względna, no bo jednak trzeba uważać na tych zjazdach. Zjazdy były dosyć szybkie, niezależnie czy były asfaltowe, czy były szutrowe. Na szutrach potrafiłem wykręcić ponad 50 km na godzinę, na asfalcie tam maksymalna prędkość, jaką mi pokazała Sigma, to 67 km na godzinę, więc dosyć sporo. Patrząc na to, że to było bez pedałowania, ale spoko, mi się takie coś podoba. Część osób pisze, czy nie za ryzykowna jazda, bo jednak zjeżdżało się dosyć szybko. Ja lubię trochę jakby takiej adrenaliny i mi się coś takiego bardzo, bardzo podobało. Oczywiście każdy, kto ma hamulce, może ich używać. Jak to się mówi, kto hamuje, ten przegrywa. Ja mimo, że za bardzo nie hamowałem, to i tak przegrałem. No bo oczywiście masa nie ta. A, no i propos właśnie masy mojej. Miesiąc temu, 1 kwietnia, gdzie z chłopakami jechałem 200 km, widziałem trochę, że tracę na rowerze. Że widzę, że coś tam w tym rowerze jest nie tak. I co było nie tak, mniej więcej pokazałem Wam w ostatnim albo przedostatnim filmie. O masie rotującej TP. Zresztą tutaj ta masa rotująca też się trochę zmieniła i też się inaczej jeździ. Ale też widziałem błąd w sobie. Ważyłem wtedy 82 kg i to nie lubię, jak mam ósemkę z przodu, mimo że mam 1,90 m i 82 kg, to nie jest dużo. Jednak jak na, powiedzmy, zawodnika amatora, no to ta waga jest, mogła być dużo mniejsza. Kiedyś mi się marzyło, żeby ważyć 69 kg, ale to jest absolutna przesada. Najniższa waga, jaką miałem w życiu, to było 72 kg, gdzie przygotowywałem się do czterotepówki u Czarka Zamany na Gwieździe Południa. Tam chyba zdobyłem finalnie trzecie miejsce w kategorii wiekowej. A moja ulubiona waga startowa to około 77-76 kg i miesiąc temu jeszcze miałem 82, więc stwierdziłem, że jest to stanowczo za dużo, więc trzeba coś z tym zrobić. Więc przestałem jeść. A przestałem jeść bułki. Bułki, które, czyli węglowodany, których dodatkowo jadłem dziennie 5. I teraz, przez miesiąc czasu dieta bardzo prosta. Od rana nic, nie jeść, wsiąść na rower, przejechać na czo, trening. Wracam szybko, białeczko. Następnie po tam kąpieli, zaprowadzenia dzieciaków do przedszkola, ogarnięciu się, zrobieniu drzemki, wstaję, bo jeszcze przed wyjściem do pracy robię sobie szybko drzemkę, 5-10 minut. Jem banana, dopiero w pracy mamy taki zamówiony catering, gdzie jedzenia jest bardzo, bardzo dużo i sobie rozkładam to z reguły na dwie porcje. Jem o 13, jakieś tam później 15, 16, zależy jak tam czas pozwoli. I wieczorem wedle uznania, że przed godziną 20 czuję, że jeszcze bym chciał coś zjeść, no to jeszcze coś tam w szamie, ale tak raczej nie za dużo i przez ten ostatni miesiąc to raczej praktycznie nic. Jedynie w weekendy trochę więcej sobie pozwalam, no bo jednak wiadomo, w niedzielę zawsze jakaś dłuższa przejażdżka, czy też trening. Więc w soboty już jakieś tam ładowanie węgli, w niedzielę jakby powiedzmy uzupełnione i przez cały tydzień od poniedziałku do piątku cały czas taka sama prosta dieta cud. No i udało się zrzucić 4 kg, czyli na chwilę obecną ważę 78 kg. Minęło tydzień, cały czas ta waga się trzyma. Zobaczymy, może się uda jeszcze parę gramów zejść. Czas pokaże. O, właśnie mi w brzuchu zaburczało, więc jadę do domu, coś tam wszamać. Mi się wyścig bardzo, bardzo podobał. Zapowiadam, że w przyszłym roku, jeżeli wystartuję, to wystartuję albo po to, żeby złamać 9 godzin, albo po to, żeby wystartować w ciut dłuższym dystansie, ale zobaczymy. Nie chcę obiecywać, bo u mnie to, jak widzicie, wszystko na wariackich papierach. Tego samego dnia wracałem jeszcze do Rybnika. Na szczęście wracał szwagier, bo powiem szczerze, no ja byłem trochę zniszczony, jeżeli chodzi o tym razem tą jazdę. W tamtym roku było jakby trochę lepiej, ale wszystko chyba spowodowała pogoda, bo było dużo słońca, było ciepło,
Tam garminy pokazywały nawet i po 30 stopni, więc naprawdę było ciepło. Ja wybiłem tylko 3 litry izotonika. Wagobondowy na przykład wypił 8 i pisał, że chyba stanowczo jeszcze za mało. Dla mnie 3. No myślę, że jeszcze tam z litr by się przydał, ale tak to nie czułem jakiejś mocno potrzeby, żeby wypić więcej, chociaż pewnie może jakbym wypił więcej, to też te siły też może być jakoś inaczej rozłożyły. No ale ja wypiłem 3, do tego jakąś pepsawkę na postoju i dla mnie to było jak najbardziej wystarczające. No. Tylko dodam, że ze swojej dyspozycji i z wyniku jestem bardzo, bardzo zadowolony. Zapowiada się naprawdę jeszcze bardzo dobry sezon. Zobaczymy, teraz trochę dużo treningów. Następny start to będzie szosowy w Kowalu 16 czerwca. Później chyba wiatrakowa wyrypa. Później czas pokaże. Oglądajcie Instagramy, Strawy, tam zawsze zazwyczaj staram się na bieżąco informować co i jak. A tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.